Skusiła go. Czekolada. Złodziej trzech toreb słodyczy może trafić do więzienia łódzkie. Pięć lat więzienia grozi mężczyźnie, który ukradł trzy torby słodyczy. Na 1,5 tysięcy złotych oszacowano straty jednego marketów w Kutnie województwo. Łódzkie, z którego 26 latek ukradło innymi czekoladę. Zatrzymano go, kiedy niósł trzy torby słodyczy. Przyznał się do winy. Grozi mu pięć lat więzienia, podała w piątek rzeczniczka kudnowskiej policji podkomisarz Edyta Machnik. Na jednej z ulic w Kutnie Łódzkiej policjanci zauważyli mężczyznę niosącego trzy torby pełne czekolady i innych wyrobów czekoladowych. Podejrzewając, że produkty mogą pochodzić z kradzieży, funkcjonariusze postanowili wylegitymować mężczyznę. Okazało się, że 26 latek wyniósł ten towar z jednego ze sklepów w kutnie, nie płacąc za niego, poinformowała machnik. Amator słodyczy został zatrzymany, podkreśliła. Po przeanalizowaniu monitoringu sklepowego wyszło na jaw, że mężczyzna ten poprzedniego dnia, również w tym samym sklepie, ukradł czekoladę, przekazała. 26 latek usłyszał zarzuty. Przyznał się do winy, dodała. Starty, jak podała policja, oszacowano na prawie 1,5 tysięcy. Mężczyźnie grozi kara do 5 lat więzienia.